Dupeczka. Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mojfa Solec i witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku od Zera do Farmera. Chłopaków nie muszę przedstawiać, bo jak sami dobrze widzicie, jest całujący się Brączek. Cześć. Z ja Mister Adamo 15, tak. Cześć, siemano, no, witam powiem serdecznie. Powiem ci szczerze, chyba w barkach to Dupeczka. Bronek bardziej wkurwiony chodzi, nie? Niż ty. Serio, nie wiem, co te kobiety mają zrobione, ale no pierdziawe masz konkretne. Ale ty, ona ma pierdziawe, ale jak idzie, kurwo, taki no, no, nie? Z borami wyjebany. No, no, generalnie dzisiaj lecimy w trójkę i czas mamy Fezziwa, miałem przygotowane na praktycznie 4 osoby, ale ta nas niestety gratuluje, nie Roketa i nie mógł z nami być. Dlatego też dzisiaj ciśniemy sobie pole 21-22 i ja tylko sprawdzę, czy dźwięki mam ok. Generalnie pisaliście, abym podgłosił te dźwięki o wiele, wiele, wiele bardziej. Ej, widziałeś skraniak z tamtej strony? Nie, dlatego dobra, musimy jechać. To jedziemy dookoła, od drogi tam jedziemy wtedy. Myślisz? Ja to jadę tam, jadę tędy. To ja jadę tędy. Dobra, się no ja nie będę się Adam postoi. Tak. Nie, Adam spierdolił gdzieś. Adam, jesteś? Nie, uciekłem, kurwa, szukam dupeczki. Gdzie ty jesteś, bo klasa muszę... samotny stoi. Musiałem odbugować całe pole. Bo ja tu dopiero przyszedłem. A no tak, no Adam dopiero przyszedł, także no możesz spać na chwilę. Generalnie pole, które mi się strasznie podoba, a naprawdę bardzo mało na tym polu sobie cokolwiek robiłem, dlatego też dzisiaj bardzo moim zdaniem jeden z najlepszych pól. No właśnie, pojeździć sobie tutaj koło tego pięknego wyrwiska na żwirowni z tym jeziorkiem, dlatego też mówię, kurczę, dzisiaj no porobimy sobie żniwa, ale przy okazji zapomnieliśmy totalnie o gospodarstwie na górze, dlatego też dzisiaj pojedziemy sobie na gospodarstwo na górę, bo tam mamy przecież jeszcze rzepak do skoszenia i sobie ten rzepak pokosimy na tym ostatnim polu, tak żeby skończyć, jak ja to nazywam, żniwa zbożowe, bo zostaną już do nam tylko praktycznie no, kukurydza to jest na kiszonkę, ty, czyli to jest koniec żniw. A nie, soje zostaną, przepraszam bardzo. Jeszcze soje nam pozostaną do koszenia, ale to już myślę, że nie będzie problemu. Ale kurde, w ogóle taka fajna pogoda, jest dzisiaj lekkie zachmurzenie. Zarąbiście wiatrak z tyłu widać. Bo przez to, że zachmurzenie no, jest to ciemno, takie, no jest ciemno i taka mgła jakby była. Kurde, może no, pomyśl sobie, jakby jeszcze było ten wiatrak widać tam z tyłu na 16. Albo na z przodu tu na tej 30, nie? Już o, tam, tutaj to już w ogóle. Jakby tam... się wplątywał w tę linię wysokiego napięcia. Nie odbijałby te kulki na liniach. Wszystkie słupy z całej mapy. Fajnie, fajnie, no. Pewnie by te kulki po liniach szły specjalnie. Generalnie w ostatnim odcinku Bronka kupiliśmy sobie przyczepę krampę. Ja postanowiłem ją dzisiaj troszeczkę zmodyfikować, żeby się nie znudziła i postanowiłem dać czerwoną, tak jak mówiłem. I postanowiłem dać jej inne burty, bo wydaje mi się, że te burty są właśnie na takie materiały też jak zboże na przykład. Bo tutaj są dwie kratki, a nie ma takiej kratki jak Bronek miał, bo tamto mi się wydaje, że to jest chyba na kiszonkę. Tak jakoś mi się trochę to zdaje. Dobra, ja sobie pocisnę tak, w tamtą stronę do ciebie, Bronek. Ty no. Adaś, jakbyś dał radę. Fajnie, od jakbyś właśnie tu po prawej, no. Ten po prawej ten i wprawdzie my się tu gdzieś, Bronek, spotkamy, to wtedy możemy się przeciąć. Ja już mówię, kurna, gdzie ty jesteś? A ty tutaj za tą górką, że się pięknie schował nam. Ja już dojeżdżę do końca zaraz. No właśnie widzę, także tutaj ja sobie dojadę i myślę, że nawet może... Szczerze? Jo, żebyś ty miał co robić. Tylko, że kurde, nie wiem, czy nie dwa razy po przeciek, ale to wtedy jeden z nas by musiał jechać na pusto. Dobra, to ja sobie ogólnie dojeżdżam dotąd i sobie się przecinam. To ja mogę zrobić drugi raz skraniak, jak chcesz. No, na razie możesz zrobić ten. Na razie możesz tylko tutaj. Mam chyba ustawione dobrze header, więc powinniśmy sobie to pole dosyć dobrze obciąć. Bo na 13 metrów. No, jak każdy z was... właśnie nie wiem, czy jest 13,5. Ja mam 13,5 ustawione. 13,7 chyba. No ale jest, to chyba 13,5. Jo, ale 13,5 chyba można, 13,5, dobra. Ja. Jo, 13,5, dobra. Jak pojedziecie tutaj idealnie, żeby rurą było, to powinniśmy się jakoś w miarę tutaj poprzecinać. Fajne to pole, bo wydaje mi się, że w trójkę to będzie chwila moment. Zestawy w miarę mam porozstawiane, więc będzie można to tym przyjechać. I a po tej stronie coś masz w ogóle? No tutaj stoi ta krampę, więc ją wciągniemy, jak będzie potrzebna, ale teraz szczerze wychodzi na to, że jak ja dojadę do tamtej strony, to ja się będę sypał. Więc wydaje mi się, że to w większości wyjdzie tak, że będziemy się sypać po, wiesz, po tamtej stronie. Tyle jedynie, co tu któryś będzie chciał po prostu najwyżej zrobić. Oby to się udało tylko skosić dzisiaj. Jedno, no, to wydaje mi się, że tak do 20 minuty odcinka i nawet nie mamy skoszone i ja wtedy lecę sobie na górę, bo chciałem we też... dwójkę chyba kosiliśmy to prawie cały odcinek. Nie pamiętam. Się zdaje, że we dwójkę było koszone, to było 30-35 minut. Nie wiem, no teraz takie wielkie headery, to wszystko to naprawdę leci. No tak, no tym bardziej, teraz to mamy takie byki. Generalnie mam naszykowane, jak też dobrze sami widzicie, z przodu klasa na gąsienicach i prasę, bo mówię, może bym sobie jeszcze poprasował, dlatego też na razie... Kurde, Adaś, mogłeś skrajniak jechać. No jak mogłem jechać z jednej strony, tak, tak, no ale jak już lecisz to... dobra, to tyle się weźmie i się go najwyżej następnym razem przejedzie. Jo. Jo, teraz jak już teraz... wytniesz go sobie na spokojnie, to...
Ja prawdzie nawet mógłbym tak zrobić, panowie, bo prawdzie tych żniw już było tak dużo. Nie wiem, czy nie za dużo tych żniw było. Nie wiem, czy ja nie wezmę teraz, puszczę tego John Deere'a, żeby on kosił sobie tu tą waszą lewą stronę, jak jedziecie. Wy będziecie kosić prawą i ja sobie bym w tym czasie pracował. Nie ma problemu. Bo kurde, jednak tych żniw naszą lewą stronę, to on dam za dużo do pokoszenia, ja mam tam. No ma ze 3-4 razy, no to więc akurat myślę, że to by było. Dobra, my sobie sypiemy tutaj na skanie. I gitara się ma. A ja robię skrajniak jeszcze, bo tutaj kurde, raz to jest za mało. Jak tam w ogóle... Ooooo, to by się potem tykło od razu. Kurwa. Co jest to? Zapotrzebowanie na 1300 na pszenicę. No nie gadaj, akurat ponad tak się ułożyło? Ponad 1300. Mamy 162 tony. Plus no, jeszcze w innym silosie 16. No dobrze, że gram na czasie 1, więc nie będzie tutaj problemu, żeby na przykład na koniec odcinka pojedziecie to zsypać i załadujemy pszenicę i pojedziemy. Więc naprawdę by było spoko, dobra. Ale będą zestawy targane aż miło. O kurde, nie no ładnie, naprawdę spoko. Dobra, ja tu tego swojego wtedy puszczam. Niech on sobie tutaj kosi. A ja sobie faktycznie poprasuję. Ta robotka już będzie lepiej szła, bo nie chcę oddzielnego odcinka z prasowania robić, ani nic w tym stylu, bo już taki w tym sezonie mieliśmy. Tym bardziej, że jeszcze nawet na dwie prasy, więc chyba tutaj nie ma sensu robić kolejnego takiego odcinka. Mówię, tych żniw naprawdę było sporo, a jeżeli Bronek teraz ogarnia tam poprzeczniak, to ten komba już da sobie radę na spokojnie się jak najbardziej obrócić. Dobra, takim zestawem żeśmy sobie jeszcze nie prasowali. I generalnie na razie... No, na razie póki co poprzeczniaków nie będę prasował. Wiadomo, no mógłbym lepiej sprasować, ale boję się, że te belki będą gdzieś wam przeszkadzać. No więc na razie sobie to odpuścimy, pojadę na długie kawałki i zobaczymy, jak to będzie szło. Okej, okay, można się rozłożyć. I gitara. Siema, praktycznie od tej prasy mało kiedy był odczepiany w ogóle case, bo najczęściej to on był głównym ciągnikiem, który tutaj nam prasował wraz właśnie z tą klasą prasą. Prasą. One tutaj, o, można też jak najbardziej się przesiąść, zobaczyć, co tam u naszej sieczkarni słychać. Jak widzimy, była zgaszona, także nie musimy się tam zbytnio na niej... Pozdrowiam tam bardzo serdecznie. Czemu tu słomy nie ma? Wiesz co, zapchało się tam kombajnie ciepłem. A tam sieczkarnię włączył chyba. A, dobra, faktycznie. Tak, tam w rogu włączyłem specjalnie, bo tak bez sensu by tam było pokos, nie? Kurwa, co ty za łódkę zrobiłeś z tej przyczepy? A tej, po długości to ja w ogóle, wiesz, wjechałem, weszłem sobie do środka, włączyłem sobie GPS-a, no i sobie jechałem. Potem jak włączyłem kamerę, patrzę, z tyłu mi nie leci nic. Mordo, właśnie te burty, włączyłem, które ty chyba założyłeś, są do kiszonki. No właśnie, wydaje mi się, że nie. Bo tutaj ona ma dwie takie same kratki, więc to wychodziłoby, że to jest na zboże, a tamta jest właśnie do kiszonki, bo ma taką wyższą, całkiem inaczej ma to zrobione. Ale teraz na pewno mniej w nią wchodzi. No pewnie wejdzie troszeczkę mniej, ale wydaje mi się, że ona jest bardziej do zboża. No to kurczę, jest ciężko sprawdzić. Jedynie co to podczas modyfikowania... Tam pozdrów serdeczny. Musielibyśmy sprawdzać, czy zmienia się też, co można na nią sypać, ale skoro ostatnio się dało sypać zboże i teraz też da się sypać zboże, czy nie? Tak. No, no to widocznie tak po prostu to jest i tyle. Tak, ma teraz miało być. 35 ton tylko. No a ta twoja ile ma wtedy? 54. No, no ale to tak najczęściej jest, że jeżeli masz modyfikowanie przyczep, to ta największa modyfikacja jest do kukurydzy, do kiszonki. No. Ale więc... kratki są takie same teraz dwie. No dwie te same, a u ciebie była inna chyba. Jest jedna, nie, ta dolna, a druga była właśnie inna od tej górnej. Tak mi się wydawało, jak robiłem sobie, spatrzyłem, chyba modyfikowanie. Czy ogólnie ta wygląda ładniej, ale... No to wygląda dużo ładniej niż tamta. No będzie się zmieniać, przecież mówię, to jest właśnie tak jak mówiłem, to są fajnie, lubię kupować takie przyczepy, bo można sobie to zmienić, żeby się na odcinkach to nie nudziło. O. Od tego buraka by trzeba tu odebrać ten, nie? Tak jest. Ale on tutaj widzę, że fajnie, bo następny przejazd będzie już rurą do zewnątrz sobie jeździł. Adaś, jak możesz, nie? Tak. To nie wywijaj tak słomą tą, bo wtedy się ciężko... Ale spokojnie wywinąłem tak, żeby było na pokosie, więc... Delikatnie to ogarnęłem, oj, ale tutaj Bolek chyba się nie zmieścisz, co? Zmieszczę na luzie, nie musisz tam odjeżdżać, dobra. Suj sobie i ja dam radę. Gitara. No widzisz, dobrze, nawet tutaj wykosiłem nasieczkę, chociaż jest gdzie postawić. Maszynerię. No tak! Okay, wszystko było słychać. Podniesiemy. Zaraz po żniwach będzie. No, tu już będzie. O, ale belkę! Widziałem, belka na pokos. Widziałem to, na pokos. Widziałem to. Może ją przepchnę, ale nie wiem, czy dam radę. Wygląda to jak prasowanie na solcu. Koskany i 60 obok wyścigły długą. Nie, niestety nie. Nie, nie. Ani nie ma 60, ani nie ma kostki, więc. Jak nie? O, patrz, ta nie chce odpuścić. Dobra, jest, dała radę. Uważaj, jak ten nasz... mina, żebyś... Ciekawe jak ten nasz ziomuś, czy on dojedzie do końca? Uważaj, mój Jezu! No, dobra. Zobacz, chłopie, tutaj gąsienice same lecą. Boże, jak on zapierdala tym kombajnem powoli. No. Ale jak wytarło stary spód kombajnu w ogóle, nie?
wyczyszczone wreszcie. Czy dam tu radę przepchnąć tą belkę? No, powiedzmy, że się dało. Dało radę. Ja tutaj sobie teraz dojadę do chłopaków. No tu będzie też belek na tym polu. O Boże, co tam ten robi? Nie wiem co w ogóle ta porasa momentami robi. To jest masakra, ale tu mam wywijaski fajne. Chłopie, tak, tamten zrobił mijaka. Akurat z drugiej strony powinieneś jechać, ale mijaka zrobił i kurde pa. Eski Schumachera. Ale chłopie wypracowane jak to lada, nawet spać, GPS-a sobie załączy na pracowaniu. Można, wszystko. Ty widzisz takiego dziwnego mijaka tam zostawił? Gdzie? Na końcu. Tak. Czeka, jakby nie dojechał do końca. Jeszcze nie jestem tam. Ale pierdzielony bierze na raz teraz już. No bo to mówię, że na GPS-ie ciąłem, dlatego pięknie, o to chodziło. Miał sobie robić. Ja go teraz chyba tak zrobię, że go zaraz wezmę od niego to zboże. I sobie prawdopodobnie wtedy puszczę go od tamtej strony. Ciekawe, czy on da radę dojechać do końca, bo wtedy bym nie używał w ogóle. Szczerze, że nie wiem, czy. Nie wiem, czy to będzie sensowne, bo my tutaj chwila, moment już mamy skończone. No, ja mówię, nawet się pomyliłem, że do 20 minuty to będzie wykoszone. No. Dlatego mówię, no to tak to upywa, że jestem w szoku. Mało sypie owsa i my ciągle kosimy. No ja dopiero pełny zbiornik miałem, tak? A zobacz, ile jest skoszone. Ja też sypałem. Myślałem, że ja będę jeździł, wiesz, w tą i z powrotem i będę już musiał się wysypać, a ja na 3 razy musiałem jechać. Jeszcze z tamtym kawałkiem, tak? No a to pole nie wydaje się jakieś mega małe, właśnie tu mnie dziwi to troszeczkę. Dlatego tutaj owiec, no nie sypie. Pewnie co? Prawa odmiana owca. Dawka nie była, raczej to bingo to nie jest, nie? No ale jak ty masz owiec 2,5 tysiąca cenę, no to co ty się dziwisz? O, owiec sypie podobnie jak rzepak, nie? To trzeba na to tak patrzeć mniej. A w ogóle mamy cenę owca? Nie mamy. Nie mamy ceny owca. A jeszcze jakąkolwiek cenę jeszcze? Soja idzie, wszystko idzie na tam, na soi to biją się. No ale z tą pszenicą to dowalili ceny, nie? No, foku. No i dobrze. To jak najbardziej trzeba będzie później podjechać. No ale mówię, wy będziecie mieli czasu dość. Jeden sobie będzie prasował, drugi podwozi zestawy. I będzie dobra, to ja tak to lecę od tej strony, co nie? Sobie ogarniać to dalej. No i pięknie, ten dojechał. Czyli mówicie, że go tam nie puszczać wam? Nie, no Bronek niech będzie niech Bronek jedzie od jednej strony, ja od drugiej i kiedyś tam do siebie dojedziemy, co nie? Okej. Okay. No luziku. No bez sensu go tu puszczać, żeby nam kurde... No co, to on na dwa przejazdy tu nawet, no na dwa przejazdy tu jest tylko, co nie? Albo na jeden nawet. To na jeden. Jak będzie on ten, no ten gość, co nie? Jakby go tak wpuścić, to on by zrobił może ja jeden, dwa przejazdy. Ja sobie zapiszę ogólnie panowie, że mieć dobrze, tu miniaturkę. Nie. Bo akurat mam mi tak pół wykoszone, pół do prasowania, więc to będzie mi w sam raz grało. Nie ma problemu. Kurde, ale zarąbisty ten zestaw, mega mi się podoba, aż chyba teraz będę częściej nim prasował niż case'em. No bo ileż można jednym traktorem nosić? No ogólnie John Deere to klasa tak średnio pasuje, nie wiem czemu, przez to, że może jeden i drugi zielony i inne te kolorystyki jakoś nie wiem, nie pasuje. Ten case pasował pewnie z racji tego, że też te w klasie są jakieś tam czerwone coś kolory. Tam czerwonego, no. Tak, więc to akurat miałem. Ale pasowało. Jednak jedno i to samo to... Nie wiem czemu do klasa pasowałby mi Fast Track. Bo chyba dlatego, że jeden i drugi kolor jest taki jaskrawy. I może przez to, że te dwa jaskrawe kolory by były, więc jeszcze do tego ci chyba powiem, chyba jeszcze takiej kolorystyki nie próbowałem. Nie próbowaliśmy, ale wydaje mi się, że naprawdę tutaj by to pasowało, więc szczerze wam powiem, że no mówię, nowe ciągniki trzeba tutaj sprawdzać z tymi maszynami, żeby to jako tako w miarę wyglądało. Jeszcze jakby w ogóle ta prasa miała układ gąsienicowy, to tym bardziej już by była petarda. Nie przesadzaj. Ileż to można? No, szczerze, za dużo gąsienic. Moment, ja tu mam te 3 rządki, jeszcze sobie zrobię. Nie, wiesz co, jakby było wszędzie gąsienice, to by każdy klas miał gąsienicę, to nie? Kombajn, gąsienica, ciągnik gąsienica no, i praca też. Tak. Serion jedynie, nie. Serion nie. Mordo, coś się oderwało chyba, ząb? A żeś zacharknął tam, co? Ci zdaje, że mocno złapał. Aż kurwa się przestraszyłem, nie myślałem, że będziesz gryzł ten mikrofon. Monitor! Czekać zaczął. Szkoda monitora. No trochę chory jestem, przeziębiony, no przepraszam was najmocniej. No a dzisiaj jest taka zimnica, że nie pytaj, nawet wyszedł na chwilę na dwór, to bez kurtki się nie obyło. No ja ciekawe, byłem, jak bez kurtki nie żałuję. A na wszystkich świętych ma być całkiem spoko. Przypomniało mi się to, co mówiłem na grupę wczoraj, wszystkie święty czy cmentarze będą otwarte. A nawet próbują nas zaskoczyć i otworzyć jeszcze więcej nowych. Nie zdziwiłem cię, naprawdę. Nie, to ci się akurat udało wczoraj. Ale super, ksiądz będzie w maseczce normalnie na wszystkich świętych. I kurwa, najlepiej do końca. Będą nieśli za nim, 3 metry od niego będą musieli mu ciktom. Ciekawe, czy będzie mógł poświęcić. Bo pewnie ten, który będzie trzymał to wszystko, to będzie musiał 3 metry od niego stać. A tam dojedziesz do końca? Ja jadę 60%. No. A ja mam 87, dojadę? Wątpię. No, tak nie. No, może przy końcu cię złapię. Już mam 90.
to tam wątpię. Bo za chwilę rurę otwórz. Nie schodzi. Trochę wysypie na ziemię. Później na... rozciągnie bronami. Ale kurde, że, by było, szkoda, że się takim, nie da. Szkoda, gospie, że się nie da, co nie? Przy takim gospie dużo, jakbyśmy mieli takie brony, te 12-metrowe albo 16. I co ty byś bronował? To siarisko? Nie no, po orce, po orce ładnie by to a było. A kiedy ty ostatnio tu orałeś? Czy inaczej, no jeżeli... roku. Jeżeli byśmy w październiku, co po każdy październik orali, no to bronki by się przydały. Ale nie oramy tutaj, bo tu nie mamy października i dlatego. Nie no, będzie orki po na którego sypujesz się, na skanie czy na mana? Ja na skanie sypałem. Bo nie wiem, na którego sypać mam. Jak chcesz. Już nie pojechaliśmy deszko, tak? Dobra, ja sobie tutaj... A ile tam masz ton? Fajnie to wyszło, bo akurat 14,5. Po kosem wrócę, no i bajeczka. Reszta, ja mam 14 w tym momencie. Czyli i tak samo jechaliśmy, bo ja mam w tym momencie... A jednak nie, nie będę miał 14,5 w tym samym miejscu, co ty. Ja mam dopiero teraz. Ale kurde. Całą długość kombajny jeszcze przejechać. Jak to wygląda w ogóle? Mordo, co ci się wałek załączył tam od rury? Nie, ten kombajn tak chodzi. Ale obrzydliwstwo jakieś od lewej strony mi tu migocze. Baba Jaga, co to jest? Kurwa. Lewej strony ci migocze? Nie, nie, stanąłem w krzakach i co chwilę gałąź od tego, tak wiesz, znikała i się pojawiała. Dobra, widzę, że tutaj ten kombajn nie jest opróżniony do końca, więc później któryś z was może tutaj będzie miał taką ochotę. Ja nie będę miał raczej czasu, ale jak coś to zrobię. To taki, panie, to taki zapierdol, że nie ma czasu. Pokażę, jak to wygląda. O, i teraz sobie pięknie zamykamy. Kurde, to jak... Ty, Adam! O, ten zestaw tak wygląda, puszczę, prawda. Puszczę tu pracownika z tej strony, to będziesz kosił tam od tamtej, jo? Dobra. Od drogi. Dobra. Ja puszczę i opróżnię tego John Deere'a. A co tam jest, pełno tam ta przyczepa, czy co? Która ta mała tutaj? Jaka mała? No, ta krampę? Ona nie jest mała, no teraz jest mała, jak ją dzisiaj robiłeś. No. Tak była duża. Mała. Nie wiem, no. Ja ją tam zasypałem tak, trochę. Jest pełna, ja jeszcze nie mam wysypane od John Deere'a nawet. To pełna. Dobra, ja wam chłopaszki zostawiam tutaj. Zostawić do prasowania. Chcecie, to jeden może sobie włączyć spokojnie, jak już będzie teraz wysypany. Może włączyć sobie pracownika i... No przecież jadę na pracowniku. A, no. No to już w ogóle petarda. Dobra, co my tu mamy? Aha, tutaj jest zestaw postawiony, szukamy kombajnu. Uda się znaleźć? Uda się znaleźć. Siema John Deere. 43,6 motogodziny. Ile mamy w tamtych kombajnach naszych? Ile macie w kombajnach ten? 11. O mój Jezu. Ty jedziesz czy klasę. Jedziesz? A, klasem. Już bałem się, że New Holland ma tyle. Kurwa, macie. Macie. Nie wiem ile New Holland. Ej, powie mi ktoś, Bolek, weź zerknij, nie? No. No. Czy my mamy w ogóle wymagane wapno włączone? Żadnego pola nie mamy, nie wapnowaliśmy, ja już nie pamiętam. Ja my w poprzednim sezonie z Adamem żeśmy tyle wapnowali, że to szok był. Co trzy sezony 15, masz? 15 żeśmy całą wapnowali. Kurwa, gdzie to się patrzyło? Tutaj. Konieczna okresowa orka wyłączona, nic się nie wyłączone, wymagane wapno wyłączone. Wyłączone? No. No mówiłem, kurwa. Czyli że co? To włączyłem. Włączyłem, no. Czemu jest wyłączone? A okresowa orka to nie potrzeba. Bo nie, wstać, że ona ale będzie to wapno miało być włączone, no co. Ale ty, no to jakim cudem żeśmy w poprzednim sezonie w cholerę wapnowali tego wszystkiego? A teraz nagle włączone. Kurde, tak wapno posiął na tej serii, a tu nie można. Nie, teraz jestem w szoku, no, bo mówię, przecież całą 15 robiliśmy. W poprzednim sezonie żeśmy, ale to nie ja pamiętam. 15, tam jeszcze jakieś pola były na pewno. Ale ja pamiętam najbardziej 15, bo tam dużo się robiło, ale no inne pola... Adam, mogę mieć te kombajny, już parę owiec wysypać na farmę. Dobrze. Ale kurde, czekajcie, tu były jakieś żniwa robione? Nie, chyba jeszcze. Są pierwsze żniwa w ogóle tutaj na górze. Koma się rozsypie pewnie. Nie no, Boże, jaki tutaj wózek fajny, śmieszny. Nie ma problemu. Dobra, niech się składa. A no mi tutaj te żniwa za szybko nie pójdą na pewno. Szkoda. Bo tutaj to przecież jest masakra. Jest tak duże. Ej, we trzech będziemy jechać? To pole? Jo, jeżeli tak, byś dobra. Zasypał tak zestawy, to fajnie jakbyśmy pojechali. Jezu, dobra. Jak tu ładne, jakie kolory ładne. Akurat lubię od zera za to, że mogę sobie na innych shaderach pograć. Bo tutaj gramy bez mod season. A co w ogóle chłopaki byście powiedzieli, że jeżeli przypuśćmy w następnym wersji farminga, czyli tam w 21, 28, nie wiadomo co to wyjdzie. Tak? Jeżeli by był mod season, bo wydaje mi się, że chyba no
teraz oryginalnie, od samego początku już wydaje mi się, że jeżeli oni już współpracują, bo ta osoba, która stworzyła Mod Season, pracuje dla Giantsa już od dłuższego czasu i dziwiło mnie to, że mimo wszystko teraz Mod Season wyszedł bardzo szybko w 19, ale dziwiło mnie też to, że jeszcze nie ma tego Mod Season od samego początku. Nie wiem czemu, też mam takie przeczucie, że... Już może nie mieli jeszcze tego przetestowanego i nie chcieli Mod Season aż bardzo ryzykować, na przycisk, że będzie można włączyć lub wyłączyć w danej serii. Czyli w takich ustawieniach tak, typowo jak teraz nie jest to, nie? Na pewno nie zrobią Mod Season na stałe, bo dużo ludzi nie lubi. Nie chciałoby na pewno grać tutaj na stałe, więc jestem mega ciekawy i przypuśćmy, żeby tak się stało, że ale mamy tak. Od początku takie coś, czy ja poszlibyśmy, nie? Ja wydaje mi się, żeby na pewno to było coś nowego, tak to. Bo brakuje jednak na tej serii tego czegoś, tak właśnie rozmawialiśmy paręnaście minut temu. Nie brakuje na przykład tego października tak zwanego, tak? No. Musimy jechać, bo to jest jesień i trzeba było na przykład zaorać i tutaj robimy sobie tak, jak my chcemy. Kiedy mamy lato, to mamy lato, z jednej kiedy strony mamy jest wiosnę, spoko, to nie? Bo jednak jaką chcesz akcję patrz, no dzisiaj nie chcielibyśmy żniw czy coś, to byśmy mogli na przykład kukurydza kieszonkę. Ja, wiadomo, no, ale z jednej strony fajnie, bo będziemy musieli, na przykład, nie wiem, pierwsze wejdą te rzepaki, to będziemy musieli rzepaki, pszenica to pszenica i po kolei, nie ma wybierania. Tylko będziemy musieli kosić, ale ja jestem za tym, więc myślę, że będzie naprawdę fajna rozgrywka. Ale na to też musimy poczekać, nie? Bo nie wiadomo co to będzie. Widział ktoś kiedyś ostatnio przyczepy Fligla? No ja są, sprzedam. Na górze są. U mnie. Zajebałeś się. No bo znaczy na co mam przyczepę? Ja pierdolę, chłopaki, w takich terenach to tu jeszcze jakoś wiem, tu by się ten Activia, czy jak to tam, Rectihactive, jego Gladys, ten, czy coś. Z dupą Activia Gladys. Tak, tak, ja pierdzielę, nie, jak ja teraz jechałem, to by było niemożliwe, na 100% ten kołaj by spadł. O Jezu, no takich żniw Extreme to jeszcze ludzie nie mieliśmy chyba, nie? Akcji Regularis. Ale w ogóle teraz sobie przejeżdżałem, jakoś nie wiem, wcześniej nie zwracałem uwagi na to. Jakie zarąbiste te pola są, ta czwórka i piątka do kupienia, nie? Jaki tam jest land wykurwisty, duży. To naprawdę ja bym chciał to już jeszcze w tym sezonie. Ile to tam nie będzie kosztowało z półbańki? Nie, chyba nie. Tam chyba było mniej, tam było 300, tam mi się to zdaje. Sino. Naprawdę silno. Może trochę więcej? Szczerze, nie wiem jak to ciąć pole, czy z góry. O nie, dobra, sorry. Czy z góry na dół? Czwórka, piątka. Czwórka jest przesadzona, bo czwórka tamten... A tam kawałek za drogą. No, nie wiem, zaraz się powiem, bo muszę wjechać. Wejdzie, to jest 70% dopiero. A coś jeszcze, ile jest do wycofania kombajnów jeszcze? Tylko mój chyba. Ale nie, jeszcze tamten klasik. Każdy wyjdzie w klasie? Nie powinno być dużo. Nie wiem ile tak szczerze. Dobra, 6 ton wysypiesz, to ja już zapierdalam malę na farmę. Ogólnie potrzeba 750 tysięcy. Bo jednak na co? Na tę czwórkę, piątkę. Bo jednak czwórka przez to, że jest za drogą ten niepotrzebny kawałek wzięty, trzeba kupić, no to dlatego. Czekaj, ja od razu wam to ludzie zobrazuję też, bo sam jestem mega ciekawy. Może, że tam coś wykombinujemy, tutaj. Nawieziemy. No kurde, że ja tu dam radę, ja coś wykombinuję na pewno. Tu będzie dodatkowo fajne pole. Będziesz pan zadowolony. Tu może być pole na przykład na to. Na te, to pola energetyczne, no. Na to na przykład by mogło być małe pole. I by było spoko. Problemu. Bo byśmy nie mieli tyle, wiesz, sadzenia. Ale to tam idzie wymyśleć, to myślę, że będzie git. Mam nadzieję, że w tym sezonie mam kilka planów tutaj na to gospodarstwo u góry, żeby jakieś fajne akcje porobić, tak czy... Kurde, ja dzisiaj nie wiem, co jest... Taka czuła ta kierownica jest na klikanie gdzieś i przesiadanie się w inną maszynę, że to jest w ogóle szok. A nie, po prostu chcesz być bliżej nas i tyle, a nie... Czemu nie podnosi headera? Powiedz, to prosto w oczy. Nie mam czasu. Nie podnosi mu headera, rzuca go do innych maszyn. Nie ma czasu. Chłopiec taki zapracowany, że... Nie chce mi też wyłączyć GPS-a. O, teraz włączyło, nie wiem, to... Dziwnie się, ten panel nie działa i to wszystko. Co tam jest, Jezusie? Teraz nic, dobra. Nie, już nic. Kurde, tą prasę trzeba Masy Fergusona oddać, bo ona stoi na safari. A, jeszcze jest wypożyczona. No to nie, bo chłopaki zmieniali. Jo, bo tam... Tak im się spodobało na testy u nas, że zostawili do wiosny. I ona, bo no, bo miała, na samym sezonie ona miała stać z maszyną do cementu. Uuu, na ten mówi. Ej, w ogóle zauważyliście, panowie, że... A nie, bo tam jest, tam się nie sprzedaje, tylko tam się na pociąg wozi, nie? Tam gdzie maszyna stoi do cementu. Ja, a co? To nie, musiałem już powiedzieć, że tam w ogóle cen praktycznie nie ma, ale tak dopiero po chwili. Syp. Że tam jest tylko syp. Za darmo przyjmują. No. Znam życie, to... Ej, jak dobrze pamiętam, my któregoś razu gadaliśmy i my mamy właśnie tam chyba jakieś ziemniaki sypane. Czekaj, nie wiem, bo mamy coś na innym silosie. No, no to ogólnie na to mamy pszenicę 16 ton na jakimś innym silosie, to nie wiadomo jakim. Wywieziona pewnie w zastaw. I 16 ton też, nie wiem co my z tymi 16-kami. Mamy też ziemniaka, ale to chyba na tym silosie na górze, nie wiem. A gdzie to 16 ton może być?
No wystarczy, że podjechałbyś tam, gdzie jest. Mamy to, i tonę trzciny mamy, ale nie wiem po co. To wystarczy, że podjechałbyś tam, co mówiłem właśnie, tam co maszyna, no, która tu stoi. I ona ja wszystkie obsługuje inne silosy. Taki zapierdol, że ja muszę pracować. Tak. Dobranek, tam sobie pogarniasz, te, to jest, bo zawsze mam ci pomóż. Jak mam ci pomóż, to... Możesz mu pomóż, jak chcesz. Nie musisz. A ile tam jeszcze minut? Jeszcze, dobra, zdążysz, pani. Kurde, no żeśmy tak się ładnie dzisiaj obrobili, ja mówię, ja miałem tu czwórkę naszykowaną, mówię, będzie ciężko. A tu kurna dziot, no jo, jeden będę cały czas prasował praktycznie, więc... i te belki nawet... Pewnie jeszcze może dać, jak będzie chwila, to jeszcze coś powodzi. Tych belek. Myślisz? No, bo ile? Pół pola masz sprasowane, czy nie? O ty, już ja dopiero zacząłem prasować w tym momencie. No ale no jo, ja też nie miałem mało sprasowane wcale. Czy zdajesz, że to będzie wciul i jeszcze więc? Czemu to tak? Takim moim skromnym zdaniem. Aha, bo ta my żeśmy... Nie no, ponad połowę pola chyba mam sprasowane. Dobra. Ale mniejsza z tym, damy radę. Zamykam rurkę. Rurku. I teraz tak, od tej strony zaczniemy sobie kosić z racji tego, że ja będę chciał zjeżdżać tutaj w dół. Gdzieś mniej więcej na środku sobie przeciąć się i podjeżdżać pod górkę. Żeby to jak mniej więcej jakoś w miarę ubywało. Bo no tutaj raczej ten kombajn ciężko by miał podjechać pod taką stromą górę. Ale kurde, jakieś tu psy szczekają, no dźwięki fajne są powgrywane. Te góry w ogóle, jak to wygląda kozacko. To szum tam najbardziej chyba. Tak bliziutko. Pasuje. Mocno tam wieje pewnie. Tylko akurat powiem ci, w kombajnie to jedynie sobie co tu z mucarni może wiać, nic więcej. No to tam pewnie ci podkręca wiatry. Ale no tam pole konkret, naprawdę. I przypuśćmy raz jakieś większe zboże, pobrać lawety i kombajny tu lawetami przyciągnąć, nie? O panie. No fajnie by to wyglądało. Tam już za kierowcę się bierze pewnie. Na pewno. Dobra, sobie musimy tutaj uważać. Jezus Maria, no sami widzieliście, on tak poszedł. Z góry nam tutaj. Dobra, tyle to wydaje mi się, że on powinien już dać radę sobie tego skosić. Dobra, okej, okay, to jest ogarnięte. To jest. Teraz tego buraka. Nasza biedna przeładowca stanęła i stoi. 125 ton. Owsa mamy 125 ton, także nie tak mało wcale. No to nie dało to się. Po prostu szybkie żniwa to były i dlatego. Bo 125 ton, no to nie jest. Przy dobrych wiatrach 300 tysięcy mamy zarobione. No nie co, nie będzie 2,5 tysiąca raczej za owiec. Myślę, że dojdzie. Jakby poczekamy z owcem, nie będzie nam się spieszyć. No, jak to się nie będzie jakoś bardzo spieszyło. To... Wiadomo, jak będzie się spieszyć, to za 2200 sprzedamy. Powiedz mi, Bronek, bo ja jakoś tak przyjeżdżałem koło handlarza, ale nie... Nie ogarniałem, nie patrzyłem do środka, czy czasami na u handlarza konie nie są w środku? Nie wiem, może handlarz, nie wiem, oddaje na przykład. Ja, to. Nie, bo ja przewijałem dzisiaj i tak dopiero później przejeżdżałem, to kurwa, fajnie. Patrzę, już stoi ten zestaw i tak sobie myślę, że ty ostatnio wywoziłeś to. Ja mówię, kurde, no, ciekawe. No zdechły te cztery, co tam są, nie nakarmione przez 5 dni. No to możesz je już od razu tam do tego kontenera rzucić. Jasne. I od razu, poproszę nowe. Fajne te konie, no. Poproszę nowe, tylko już zawieź. Takie nie zażywe, takie w sam raz mi się wydaje, nie? Ja dobra, po mnie, na razie chłopaki. Trzymaj się. Aha, pewnie zacisnę ten. Na torach z kanią się zablokowałem, a pociąg jedzie. A jedzie. A tu jechałeś, no dobra. Ja pierdol. Zacisło go. Byście widział, jak ja jechałem case'em i nie wiedziałem, że był opuszczony ten... opuszczony obciążnik. Jak klasę poderwało, to kopię. Myślałem, że 360 wykręciłem. Maszynista już się cieszył, ponieważ widziałem, jak zaciskał ręce, kurwa. Chwili, motherfucker, krzyczał. Chwili. Nie, fajne, takie małe żniwka dla tego John Deere'a tutaj, naprawdę super sprawa. Kiedy kisionka? I jutro. No co, w ogóle czy ktoś będzie chętny na żniwa soi, czy nie? Nie, ja myślę, że w moim odcinku ktoś się skosi, bo ja będę już raczej pracę po żniwie oglądał. Możesz obejrzeć, jak ja będę na przykład sobie tę talerzówką jeździł. Stanie na miedzy i będzie oglądał. Ja sobie wymyślę jakąś fajną akcję na odcinek. Ja dobrze, to my sobie pokasimy. No, chciałem, żebyś jakąś głupią akcję wymyślił. Dlaczego? Nie, może tak, fajną też wziąć, jeżeli masz tak. Tak, dla zdrowotności. Ostatnio miałeś głupie, to może teraz fajną wziąć, no? Dobra, dawaj, jedziemy z pszenicą, chłopaki. Jeszcze już? Czekaj, no już to na koniec czas? Odcinka to zrobimy. No już jest koniec odcinka. Jeszcze nie, ale tu poryło. Jak nie ma, to bierz ten, przyczepę tą dużą. I ona jest na tym. Tą dużą przyczepę na belę. Najpierw to możesz kunie zawieźć, żeby to już zaczęły rosnąć. Pamiętaj, jak on ten. Nie, najpierw belę. Chuj, konie znowu zdechną. No oni już zdechły, to już nie wziął ich przez. Boi się do kontenera jeszcze wyrzucić. Ja pytałem, on powiedział, że można podjechać jeszcze po nie. Tam pewnie skóra i kości, tylko ledwo coś idzie. Ledwo wyszło. Jeszcze coś tam jest pewnie z nich. Starze pojeździmy na nich parę dni, no na pewno.
Masy załapią. Najpierw masa, potem cześć. Sprzedamy się, że chyba sprzedamy tą przyczepę samą zbierającą tamtą. Którą? Tą mało. Zwykłą? Zwykłą. Powiem ci, nie wiem. Ja jak, znaczy, jak niekiedy się, jest to fajna odcinku, sprawa. Na odcinku, jak sobie robisz, to jest fajna sprawa. Nie, a... ja na odcinku chyba wolał to robić. Tak teraz myślę. No wiadomo, no na o wiele więcej tam wejdzie tego. Ja bym tego. Z tyłu jeszcze jedną podczepił i dwie wiózł. Akurat John Deere. Ale ogólnie to nie głupi zestaw by był, bo chciałem taki. Ja widziałem, taki jak zestaw, tak gdzieś tam robią, zagrałem na YouTubie. Ja pierdyle, w co podobno. Jak patrzę, no ten John Deere zajebiście do tej lawety wygląda. No. Nie, ale kłota ogólnie... dzisiaj jest. Ja nie będę tego chyba w ogóle odczepiał od tego. Czemu to nie zbiera? Bo się musisz włączyć najpierw. Chyba. Albo musisz pewnie włączyć tryb transportowy na Y. Mam pozycję. Panie, dobra. Zasysasz i puszczasz. O. I od razu zadziałało, proszę bardzo. Dobra. Ja sobie tu ładnie, pięknie pojedziemy, wykosimy tak, żeby akurat tutaj całą tą Extreme górkę rąbnąć. Extreme. I wtedy jedziemy. A w ogóle patrzyliście na któryś skup tutaj... Młyn. Na młyn? O, no ja pierdzielę, ale będzie młyn. Ja zajadę z drugiej młyn strony. O, jedzie wetrniarnista. To ja idzie do góry 2700, bardzo mnie to cieszy. Może na następny odcinek pewnie dojdzie do góry i wtedy będziemy mogli skosić i sprzedać. Bardzo. A ciekawy jestem przed zapisem, bo to musiało być podczas gdy ja przewijałem, ale nie zwróciłem uwagi, bo pewnie to wyskoczyło po 12, a było tu kurde taka litania do świętej Genowefy, że masakra. To nie zauważyłem i ciekawy jestem przed zapisem i wyjściem jaka była cena pszenicy, ale obstałem, że była mniejsza, bo nie wierzę, że dało 1400. Nie wiem, mogło dać nawet 1500, chyba dziś mieliśmy też tutaj tyle. Ciekawe, jestem, no ale teraz już niestety no, już nie da się tego sprawdzić. Nie. Ale bardzo chętnie bym. Ale ładnie mamy rzepaku, mamy 116. To jeszcze tu ja koszę, nie? Ja koszę i tu też już mam z 15 ton, mam na pewno rzepaku. No, no to. Tu ze 30 ton rzepaku powinno być. 140 do 50 ton będzie rano. Chyba nie wziąłem tamte koski. Biedactwo. Nie szkodzi, podjeść po nim jutro. Mamy radę. Na chwilę tylko. No czekać będzie na siebie cały czas. Fajnie, na GPS-ie prasowanka zajebiste. No, Johnny to tysiąc kurde, innych rzeczy możesz zrobić. Nie myślał chyba, że on będzie jeszcze takie tu extreme prace robił. Ledwo odpoli dzisiaj, trzy razy nie chciał zagadać. Chociaż czuję się doceniony pewnie i to mi się podoba. No, ale zawsze takie... gra musi mieć... 212 za siano, ja pierdyle, jaka cena. A ile za słomę? 115 tylko na spadku. No to nie tak źle je zadać. Poniżej 115 stówy, tutaj? To czasem no nie, no stówy nawet żeśmy sprzedawali nawet. A 115 za ile? Za 115, no. 115 za 115? 115 spada w dół. A najlepiej tutaj 140. Aha. A ostatnio mieliśmy chyba też 180 tutaj, tak? No. Za słomę? No, ale to było za bo mówi, tam bym krową zabrał. To już na moim odcinku. No, bramka była zaoszczędzona. Wolałbym, żeby krowy już nie miały na czym spać, a za 180 sprzedać słomę. No przejeździliśmy i sprzedawali. Jo. Ale trzeba było z obory powyciągać, nawet krową zabrać, tą którą rozrzucić. Ja pierdyle. Krowa akurat chciała sobie przeżyć, ten jej wyciągnął. Dawaj, kurde, zapotrzebowanie jest. Nie ma. Ja bym wziął z tego, z mikseda wyciągnął nawet tą słomę, co tam była. Biedny. Ja krowy nie mają co zwyciak coś, nie? A to nic chodzi. No, bo w miksedzie nie ma wszystko powyciągnąć. Nie, mikset pewnie full... tam leci aż z niego. Full pee. I leci. Ja, pobleci, co nie? Jeszcze następny odcinek zrobię, proszę bardzo, zaprzątanie. Nie ma problemu. I bardzo będzie, chętnie. Będzie taki finał. Nie, ale czekaj, jak to jest wszystko? O nie, no dobrze. Krowy są na ubój już, co nie? Na ugór. A ile jest? Jak się wywala te belki? Y. Pewnie. Tak, na dwa razy Y. Wiesz, że dwa razy Y chyba kilka. Góry też umarły już. Ty, powiedz mi ile skruwa dać? To jest 118. No to gitara, ja sobie zrobię odcinek fajny. Aha, a jaki z ujeżdżania każdy groby, czy co? Nie, ze sprzedaży. Będzie zasysał i puszcza. Sprzedasz każdej krowy po kolei? Tak, po jednej będę woził. To masz, weź to masz 18. Powiedz, żeby się nie poprzewracało o te zdechłe konie w przyczepie. Dobra. Pewnie pomiędzy będzie wrzucał, dla niepoznaki. Jeszcze 120 świń załaduję im tam. Pewnie do handlarza pojedzie i powie, panie tutaj, takie dorodne krowy mam. Chłop nie poznał. Z 8 nogami. Chłop nie poznał, jak nic. No ja, dobra, bierz. Ładny na pakę. Daj na rampę. Jezus Maria, to chyba kamienie wciąga z tym rzepakiem. Ja pierdzielę, jakie wielkie tekstury rzepaku. No to akurat trochę farming powinien zmienić. Bo no i to co leci do zbiornika to już jest dużo, ale to co pokazuje w zbiorniku to jest masakra. Ja pierdzielę. Groszek. To, no, powiem ci, groszek jest... groszek już jest mniejszy od tego co pokazuje w zbiorniku. No pewnie tyle by pokazywało. Chłopie, tutaj jakbym kamienie zbierał. Halo! A co się stało? Nie zbiera.
Bo musisz wydar, ich wyłączyć, musisz... Wydar się na Belkę, halo. Zbiera coś. Halo, pani Belka, dawaj do mnie. Rozpruwa się. Rozpruwa się, kurde. Na środku pola. Dobra, ja sobie teraz dojeżdżam, będę się wysypywał. Ja nawet powiem szczerze, że... Chłopaki, możemy się brać za robotkę, tak żeby... Ty mówisz, że ja, ej, ty mówisz, że ja zacznę jeszcze zbierać, a ja mam halo, jeszcze cztery pokoże. Zbliża, nie? Wiesz. Halo, halo, halo. Wszystko stoją te? Bronek no przygotowane wszystko jest, czeka. Na farmie? Chłop stoi tak. Już, tak, właśnie się dopala. Ja sobie, ja wsiądę, ja wodę zawiozę. Nie ma problemu, beczkę, ale beczkę mam. Jezus Maria. Czym jedzie ta? Nie, jest samochodem. To ja jadę tym. Pick-upem na przykład. A Scania już jest full, full? Jo. No nie ma więcej pszenicy. A ty jeszcze nie podjechałeś 16... tam pod te 16 Nie miałem czasu taki zapierdol. Ty, poczekaj, to jest na młyn, jo? To ja jadę pierwszy. A ja który mam jechać? Manem. Kurwa mać. Ten, utopiłem się. Czemu mordy, to jest taki wulgarny youtuberem jesteś? Masakra, ty nie mogę wsiąść do tego, do mana, nie bo się chodzi. Utopiłem. Ale chlupnyło, co? I no rostem. Mana nie zauważyłem, dobrze, że żółty jest to... Wystawało mu kawałek, bo tak nam zawaliło ten. Ale mamy wyjazd służbowy, co? No, delegacja. No może was dogonię. Już Petrow za nami jedzie. Właśnie jadę, już zaraz będę wam mrugał. Jest tu drugi wjazdek może? Ogień, dajesz, maniura. No jo, jest. Ale poszedł. Dobra, cygnik full. To na razie wtedy tamte ten, nie? Na razie trzymajcie się, cześć. Siema, siema. O, no i gitara, siema. Kurde. A, wysypałeś to, tak? Tak, ta, mordo, zwolcznica wywiewa ją. Nie, muszę ją trochę przesuszyć, bo jak sprawdzałem, to miała 15. A suszarnia nie działa. Nie schodzi. Dobrze, ale, ale cię od wewnętrznej biorę, co nie? A wy tam poleciliście, no ja. Formule 1 normalnie. Daj mu iść, bo nie chcę pod górę. No pod górę nie, no ale wiesz. Chłopiec zawsze od wewnętrznej jak się bierze, to ale trzeba mocniej do hamulca. Kolory sobie ustawione, na, w końcu mam shadery ustawione pod od zera, jakieś ładne. No też, też mam fajnie, no. Ja też bardzo ładnie kukurydza, że wiech puściła. Dobra. Jedziesz tam z tyłu, a łamiesz się akurat, dobra. Łamiesz się? Łe, no to by było złamanie. Kurwa, kabinę ale tu chyba. Będzie kukurydzy na kiszonkę złotej, nie? Nie, ona zielona się jeszcze zrobi, ja ją opryskam na omacnicę. Ale ci zielenienie ją opryska. Choć nie, nie ukrywam, ale raz by na biogaz można było taką zrobić. Ja mam wrażenie, że my dawno tutaj na, tym, na tej serii nie kupiliśmy pola żadnego. No bo ostatnie pole, jakie były kupiliśmy, przerabiane. To... Były przerabiane te pola, więcej tak, żeśmy ja myślę, że ja na swoim odcinku kupię pole. Dobrze, które chcesz? Wybieraj sobie. Dziesiątka. Wybiorę sobie. Myślę, nie wiem czemu, ale przejeżdżałeś koło dziesiątki i ci się zachciało, no, to bierz ją. Dokładnie tak. Dziesiątka, no bo to połączyć z tą siódemką zarąbistą, nie? No to, tak no to czułem, możesz, dlatego, możesz dlatego mogłem tamtędy nie jechać. Patrz, ale nie no, dziesiątka ogólnie miała być w tym ja sezonie nie kupiona. Ja w ogóle na tej serii pole kupiłem. Nie, ale tutaj co prawda to prawda, dziesiątka miała być kupiona w tym sezonie, więc... Ona będzie kupiona teraz, czy za 20 lat, to ja pierdolę, musiałem zawadzić. To nie ma... Ona się powie, ja będę już, ej, ja już zaczynam sypać po drodze, nie? Dobra. Nie ma problemu. A no ta, bo na 17 tylko 15 jest ten. Kurde, co się nie chce. Wizytację mam w delegację. Kurde, wizytacja, tutaj kurde delegacja. Człowiek w ogóle prawie nie jeździ, jak tu ładnie ten lasek jest zrobiony. Bo cena spadnie. Bo cena spadnie. Kurna dziot. To nie te czasy, że ceny spadają. Ale ciężko mam, nie? Ej, poczekaj. Kurwa. Okej. Okay. I popsułeś wszystko. To syp to! Nie mogę, teraz nie działa, popsuło się. Tłok urwał się, ja pierdykam, no. Tłok się urwał. Urwał tłoka. Złotego tłoka urwał. Ale przychody, nie? Cichu. Na sierbice. Widzisz, i szef dojechał, a tak to kurna, byśmy już wysypali, żeby mnie tu nie było. Na razie. Jać, Boże, bolę to z Kanią. Posuń się trochę. Albo dobra. Nie no, tu pojedynczo trzeba żeby wyglądać, to będzie. Boże, rozłożył. Otworzył orła cień. Jezu, co to jest? Widziałem orła cień. Jak mi na mordę trochę poleci. Albo lolololol. Ja pierdolę. Wszystko to ci za kołnierz spadło, a nie na mordę. Odjechał. Wyglądało jak te płatki kangusie. Ej, ogólnie za dyszku dają, to ile potrzebają? 530, to na luźnie masz pieniędza, więc...
Nie chciałbym wszystkiego wydać, ale zobaczymy co będzie jak Bolek sprzeda skanie. Ile masz skanie teraz? Skanie mam sprzedać? Kurwa, za skanie za dużo nie dostaniemy, już ci mówię. Już masz 200 na plusie ci zostaje. Jak kupisz pole. No to baja. Tam a tam przecież... Z terenem się pobawię trochę. Tu myślisz? Tak, jest, 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 za duża, za duża. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nic, nie, 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 nie. Trzeba wcześniej... No to tylko ten kawałek. To trzeba to gdzie? Zrobić, żeby nie było tak bardzo mocno, nie? Gdzie? Gdzie? Tu tylko przy rogu. Tu, gdzie, o, gdzie? O, no, no, tu, no, no. Tu. Tylko no, ale to, no ale dobra, a cały całości, ten ruch. Po całości trzeba iść. No to ile z 50 tysięcy stracisz, max? No ja, około 50, no. No. Bo tak to wszędzie jest zajebiście tutaj teren zrobiony. Ta strona też tutaj jest taka ta górka. A te drzewa tutaj nie wiem, trzeba było wypierdzić to jedno chociaż. Okay. Które? Chociaż niekoniecznie ładnie one wyglądają tu. Nie no, to jedno jo. To jedno na pewno. Tylko dobra, to, zobaczymy no. Na moim odcinku, będziemy tak, 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 wszystko. Dobra, no i ładne tak, pieniążki, tak, żeśmy dzisiaj też sobie zarobili, trochę żeśmy ostatnio powodowali, to dzisiaj żeśmy sobie ładnie zarobili. Także w tym odcineczku wariaty to było na tyle, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jo pierdziele, jak tu góry fajnie widać. I tym przemiłym i pięknym akcentem kończymy sobie ten odcineczek, zapraszam was bardzo serdecznie już na brączkowy. I co, zostawcie łapę w górę, na razie strzałeczka, trzymajcie się wariaty, cześć! Cześć! Nara. Dobra.